Zapytam, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać w sprawie? Proszę bardzo Pana Rudolfa. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Chciałbym, proszę to też potraktować jako wniosek formalny, chciałbym poprosić, przed chwilą słyszeliśmy wyjaśnienia skierowane Pani ręce, sformułowane przez radnego Zbigniewa Wąsika. Chciałbym prosić o odczytanie opinii prawnej, która jest skonstruowana przez mecenasa Przydaja, która no, w istotny sposób inny niż rady Zbigniew Wąsiko przedstawia tę sytuację. Ja bym bardzo prosił o odczytanie tej opinii przez Pana mecenasa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wniosek formalny o odczytanie przez Pana mecenasa opinii prawnej, jaką również przystaną na tej ręce. Czy mamy wniosek przeciwny? Szanowni Państwo, rozumiem, ja się upewniam. Czy Panu Radnemu chodzi o tą opinię prawną, którą wszyscy radni mają przy sobie? Proszę zerknąć. Komplet dokumentów został Państwu dostarczony. Tak, tak. Tak, to nie nie, myślę, że chyba chodzi o to, co wyjaśniamy właśnie, żeby była jasna sytuacja. Ale poznać? Nie, nie, nie za? Nie, nie jest tam, nie jest tam. Dlatego ja bym prosił Panią Przewodniczącą o zrozumienie. A, dobrze. Rozumiem. Dobrze. Szanowni Państwo, to znaczy wyjaśniliśmy kwestię, że opinia prawna, o którą tutaj zwraca się Pan Radny Matasz, to nie jest ta opinia, którą Szanowni Państwo otrzymali od Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych z Krakowa i było to 10 pisma datowane 10 kwietnia 2014 roku i co również Państwo mieli w swoich skrytkach i mogli się z tym pismem zapoznać. Szanowni Państwo, w związku z tym ja tylko powiem, że skoro już wpłynęła i to dawno temu opinia Kancelarii Prawnej, bo to myślę, że każdy z radnych wręcz mógł przeczytać, ustosunkować się do zapisów, ale zapytam, czy w związku z tym pada wniosek przeciwny? Tak, ale pani radna nie ma. To znaczy, no ja to ja mogę pokazać, o jaką chodzi. I tutaj pani naczelnik rzeczywiście potwierdza, wszyscy z Państwa dostali komplet dokumentów w sprawie pana Zbigniewa Wąsika. Także pani radna Pogoda też powinna mieć opinię. Już. Rozumiem, że pana wniosek formalny przeciwny, prosimy bardzo pan radny Rawoświe. Może pan przedstawić? Tak, bardzo proszę. Proszę przedstawić ten wniosek formalny przeciwny do mikrofonu. Ja myślę, że sprawa jest bardzo poważna. Materiały, z którymi radni w tak ważnej sprawie powinni się zapoznać, powinny być wszystkie w naszych materiałach. Ale przepraszam, bo usłyszałem o tym. Więc ja zgłaszam przeciwny wniosek, że nie jest mi potrzebna jakaś inna opinia do tego, żeby sobie zrobić zdanie. Bo my jesteśmy w tej chwili sprowadzeni do takiej pozycji, że my mamy ocenić kogoś jako prawnicy i tak dalej. Ja myślę, że to, co robimy w trakcie naszych prac, się dowiedzieli, ja myślę, że to wystarczy, żebyśmy mogli podjąć decyzję. Dziękuję bardzo. Głosem przeciwny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, padły dwa wnioski. Wydaje mi się, że jednak najpierw powinniśmy głosować za wnioskiem przeciwnym, ponieważ on wyklucza automatycznie wniosek pana radnego Rafała Matasia. Szanowni Państwo, ja powtórzę, jeśli dobrze zrozumiałam, to chodzi o wniosek przeciwny, który będzie polegał na tym, żeby nie odczytywać dodatkowej opinii radnego prawnego obecnego na sali, ponieważ wszyscy radni otrzymali już opinię całej Kancelarii Prawnej z Krakowa i było to dawno temu i wszyscy to materiał mieli. A w związku z tym, kto jest za przegłosowanie wniosku przeciwnego? Proszę pana o świat. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto dziękuję bardzo? Kto wstrzymał się od głosu?
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wynik głosowania jest następujący. Ja przepraszam, bo jeszcze Pan Marek Marka Trzciarenko w górze. A później na sprawę, ja skończyłam. Że ja podam wynik głosowania. Szanowni Państwo, wniosek formalnie przeciwny do wniosku Pana Radnego Łatasia, zgłoszony przez Pana Rafała Święka, został przegłosowany 12 głosami za, przy 6 głosach przeciwnie i 4 wstrzymujących się. Właśnie to liczę, Szanowni Państwo, wynika z tego, że jedna osoba nie głosowała. Tak. Też myślę, że Pan Łączko nie głosował. Szanowni Państwo, myślę, że to są wyniki zgodne z faktem, ze stanem faktycznym, a w związku z tym... Pan Radny Łączko nie brał udziału w głosowaniu. Czyli w tym roku tak nie wzięło udział w głosowaniu. Ja też myślę, że w takim razie, Szanowni Państwo, Pan z wniosek o reasumpcję głosowania powtórzy w takim razie, kto jest za przyjęciem wniosku przeciwnego, który zgłosił Pan Rafał Święk. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz te wyniki są inne. Podaję 11 głosów za przyjęciem wniosku przeciwnego, 9 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący się, czyli 21 radnych wziął udział w głosowaniu, 2 osoby nie wzięły udziału w tym głosowaniu. A w związku z tym wniosek formalny przeciwny przeszedł. Dobrze. Szanowni Państwo, widzę, że zgłasza się Pan Radny Marek Kalta. Proszę bardzo.